OK. Tak jak poznaliśmy w poprzednich filmikach mamy dość sporo linii kodu do zapamiętania i czy trzeba się nauczyć ich na pamięć. No Rzecz jasna nie i od tego będziemy mieli narzędzia, które nam ten kawałek kodu wygenerują. Ja pozwolę sobie stworzyć kolejny folder task2 i otworzyć go w Visual Studio Code. File open folder task2 OK. I oczywiście potrzebujemy pliku index.html. I zamiast pisać z pamięci doctype html, head, body, ja to pamiętam, bo napisałem i widziałem to już milion razy, ale Wy na pewno nie. Jest taki dodatek, który wbudowany jest w większość edytorów. Visual Studio Code ma to wbudowane auto of the box. Od razu przychodzi to z Visual Studio Code w paczce, nie trzeba, nie trzeba go doinstalować. Dodatek nazwany emet. Emet pozwala nam na szybsze pisanie kodu HTML-owego, w szczególności na stworzenie tej podstawowej struktury. Oczywiście tą podstawową strukturę będziemy musieli stworzyć zawsze, kiedy będziemy chcieli napisać poprawny kod HTML, a więc no bez sensu, żebyśmy gdzieś tam zapisywali sobie w pliku, kopiuj, wklej robili, skoro można zrobić tak. Pewnie nie zauważyliście, co zrobiłem. Chodziło mi o to, jak to jest szybkie korzystając z meta. I tak na dobrą sprawę mamy już w tym momencie wygenerowaną całą strukturę HTML-u, nawet troszeczkę szerszą niż to co, e, to, co Wam pokazywałem przed chwilą. Skasuję całość, Ctrl-A do zaznaczenia, Delete do skasowania i jeszcze raz naciskam wykrzyknik i w tym momencie Visual Studio Code podpowiada mi tak zwane... Emmet Abbreviation Emmet to jest nazwa właśnie tego e nazwa tego y y ostrzeżenia tutaj jak sobie klikniemy e readmore, możemy zo zobaczyć co Emmet nam wstawi. Możemy oczywiście wybrać myszką i to zostanie wstawione. Możemy nacisnąć przycisk Enter albo możemy nacisnąć Tab. Tab jest najbliżej i Tab zazwyczaj w programowaniu Rozwija podpowiedzianą opcję, czyli, czyli klikanie taba pozwala użyć podpowiedzi. Więc, tak na dobrą sprawę, przyzwyczajmy się do taba. Co tutaj zostało wstawione? Oczywiście mamy w tym momencie puste body, ponieważ nic nie jest napisane, prawda? Nie napisaliśmy żadnego kodu, nie napisaliśmy też żadnego nagłówka, tak? Nic na tej stronie się jeszcze nie wyświetli. Ale mamy zarówno doctype, jak i HTML, tu początek, tu koniec, jak i head. Jaki body oraz znaczniki meta. Dwa znaczniki, które już pisaliśmy. Jeden znacznik, który Emet stawia dodatkowo, tu chodzi o kompatybilność z Internet Explorerem. Kwestia kompatybilności pomiędzy przeglądarkami to dość zaawansowana sprawa na pewno niezupełnie podstawowa. W każdym razie warto wiedzieć w tym momencie, że to przeglądarka wyświetla naszą stronę, więc to od przeglądarki zależy, jak nasza strona będzie wyświetlona i to przeglądarka decyduje o różnych rzeczach, a przeglądarek, jak wiecie, jest przynajmniej kilka różnych. Jest Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, więc jest jeszcze Safari. Od Apple'a. Także tych przeglądark jest naprawdę dużo, i dopiero w ostatnich latach, tak na dobrą sprawę, przeglądarki wyświetlają treści w miarę jednolicie. Kiedyś był z tym ogromny problem, żeby te same treści wyświetlały się identycznie na różnych przeglądarkach. Tu jest pewna rzecz, która, pewien meta, tak który określa pewną kompatybilność, dobrze go mieć. Nie jest to jednak kluczowo ważne, żeby, żeby w 100% rozumieć, co on robi. On ustawia tryb kompatybilności z wersją Edge, czyli z tak na dobrą sprawę można powiedzieć najświeższą wersją Internet Explorera, żeby jak najwięcej feature'ów, jak najwięcej właściwości nowych HTML'a nam działało. W każdym razie oczywiście to wszystko nam się pojawia po kliknięciu skrótu. Więc nie musimy tego wszystkiego pamiętać. Od razu jest użyty zestaw znaczników, zestaw znaków, które umożliwiają pisania kodu z naszymi polskimi ogonkami. Jest viewport dostosowany do urządzeń mobilnych. Mamy dodatkowo jeszcze określenie języka, w jakim napisana jest strona. My na kursie większej rzeczy będziemy pisać po angielsku, więc zazwyczaj będę zostawiał tu EN. Możemy tutaj oczywiście wpisać również pl. Dość ważną rzeczą a propos EMET. Tutaj trzeba zapamiętać, że to jest. Przypominam, po raz kolejny. Wykrzyknik i tab, jest możliwość napisania dowolnego tagu HTML-owego właśnie za pomocą klikania tabu. Zamiast pisać znacznik, nazwę tagu, a później zakończenie prędzej czy później Visual Studio Code podpowie tak czy inaczej, kilka przycisków klawiszy wystarczy, że napiszę H1, czyli poprawną nazwę tagu. A tak na dobrą sprawę zacząłem wpisywać h i m, już mi podpowiada, ale dajmy na to h1. Kliknę tab i ten tag zostanie wstawiony i zobaczcie gdzie mam kursor. Tu. Prawda? Tu mam kursor, czyli w ciele tego tagu, tam gdzie chciałem mieć. Nie muszę nawet odrywać ręki, żeby kliknąć myszką. Popróbujcie teraz sobie wpisać znaczniki. Istnieje znacznik H1, istnieje znacznik H2, H3 i H4 to są znaczniki nagłówka, które różnią się wielkością. W każdym razie to jest taka wyróżniona treść na naszej stronie. Spróbujmy tu sobie napisać H1, H2, H3, H4 e, samemu z jakąś treścią, na przykład 1, 2, 3, 4 albo H1, H2, H3H4 w. Mm, w środku tych znaczników, czyli mamy cztery znaczniki z numerkiem w środku i wyświetlić je za pomocą live serwera. Spróbujcie, jak jeszcze do tej pory nie zatrzymywaliście wideo, spróbujcie teraz zatrzymać, zrobić to, a za moment sprawdzić, wrócić do filmiku, odpalić jeszcze raz, czy zrobię tak samo jak wy. Ok, mam nadzieję, że się udało. I ja piszę H1, następnie mogę wpisać tutaj H1. I mogę napisać H2 H2, następnie Enter H3, tab H3 i H4 tab H4. Zapisuję i chcę odpalić w live serwerze, czyli Ctrl Shift P, Open with Live Server. Jest to pierwsze, co tu wyskakuje, ponieważ ostatnio używałem tej funkcji. Więc otwieram w live serwerze. W tym momencie pokaże mi się H1, H2, H3, H4. To jest sposób na używanie emeta. Oczywiście, znając skróty klawiszowe, które omawialiśmy wcześniej, da się to zrobić jeszcze efektywniej. Na przykład wpisać samo H1, nacisnąć Enter, skrótem klawiszowym Alt Shift, strzałka w dół stworzyć cztery takie H1, -ki. następnie zmodyfikować im numerki. Zmodyfikować im numerki. No, i tu w środek wypadałoby wstawić, ale nie tą samą rzecz. Moglibyśmy rozstawić sobie trzymając ALT kursory i napisać tu na przykład Hello World, tak? Ale chcieliśmy mieć H1, H2, H3, H4. Jak to zrobić? Mamy wielokursor już wstawiony we wszystkich tych miejscach. To możemy, e, możemy przesunąć go na H1, zaznaczyć trzymając Shift. H1, H2, H3, H4, kliknąć C, a następnie kliknąć V. Oczywiście ktoś czepialski mógłby powiedzieć, że mam tu małą literkę, a pisałem przed chwilą z wielkiej, więc mogę zaznaczyć sobie, nacisnąć Ctrl, Shift, P, jak jest wielka literka po angielsku, uppercase, uppercase, transport to uppercase, proszę bardzo. Także na wielu linijkach możemy wykonywać wiele operacji, to była po prostu mała zachęta do tego, żebyście starali się podczas tego kursu używać skrótów klawiszowych. Oczywiście bardzo ułatwi to przyszłą pracę.